roli, jaką pszczoły odgrywają w naturze, a także miejskich pasiekach, porozmawiamy dziś z pszczelarzami. Odwiedzimy także placówki oświatowe, w których trwają remonty zielonych pracowni. To kolejne już szkoły, które zostały nagrodzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz otrzymały dofinansowanie na utworzenie nowoczesnych pracowni przyrody. Lista nagrodzonych w województwie śląskim szkół jest coraz dłuższa. Pan Zenon od ponad ćwierć wieku z powodzeniem prowadzi pasiekę w Śródmieściu Zabrze. Wszystko zaczęło się od fachowej literatury. Dziś pszczelarstwo to nie tylko jego wielka pasja, ale sposób na zdrowie. Właściwości miodów są przecież nie do przecenienia. Nie wiem dlaczego, ale chciałem hodować pszczoły już od najmłodszych lat. Pierwszą książkę kupiłem w Zabrzu na temat pszczół w 1955 roku. Drugą książkę to już na poziomie uniwersyteckim hodowla pszczół w Krakowie na kiermaszu książek w 1974 roku. I nadarzyła się okazja w 1976 na 7 kupienia pszczół od górnika, który pracował na tej samej kopalni co ja, a wyjeżdżał do Niemiec. W ostateczności kupiłem te 4 ule, ale to były nietypowe, z starego typu ule szafkowe, bardzo trudne do obsługi, jak dla nowicjusza. Poza tym pszczoły były bardzo agresywne, także trzeba było się mocno ubierać w kombinezony i tak dalej, tak szczelnie ubierać, żeby nie pożądliły. I potem w pierwszej kolejności kupiłem sobie ul warszawski poszerzony. To jest ul tak zwany leżak, polegający na tym, że gniazdo poszerza się poziomo. Nie znałem się na pszczołach, nie znałem w ogóle warunków hodowli pszczół i nie wiedziałem o tym, że tu są tak dobre warunki pożytkowe. Tutaj od wczesnej wiosny klony, sady, drzewa kwitną, to następnie kasztanowce za płotem są tutaj zaraz. Nie wiedziałem, że to taki dobry pożytek. Poza tym w literaturze pszczelarskiej jest bardzo ceniony miód kasztanowy. Następnie akacje i po akacjach lipy. Po przekwitnięciu lip likwiduję już miodnie, tylko ostatni miód biorę i pszczoły przygotowuję do zimy. Jeżeli chodzi o ten rok, no to był szczególny. Pszczoły nie zdążyły się dobrze rozwinąć, bo miesiąc marzec był dosyć chłodny, zimny. Następne już były bardzo ładne pogody, także pszczoły zebrały miód podobno z wierzb, klonów wczesnych. Teraz z tego klonu jaworu, który kwitnie zaraz po drzewach owocowych, tu też pszczoły siedziały, widać było. I potem był kasztanowy i równocześnie z miodem kasztanowym był miód akacjowy. W inne lata było tak, że przekwitły kasztany, brałem pierwszy miód i od razu przygotowałem do akacji. Po akacji rzadko się zdarzało, że była przerwa, zbierałem miód akacjowy, a potem trzeci miód to był lipowy. Tego roku, bo w inne lata, jak na przykład po kasztanach zbierałem miód 22-3 maja. W tym roku takie warunki pogodowe były, że miód akacjowy zbierałem już 22-3 maja. Razem z miodem kasztanowym. I według moich ustaleń ten miód ma 60% akacji, około 30% innych, ale to jest dosyć duży bukiet tych innych nektarów, tylko pszczoły mniej zebrały nektarów, bo jeszcze nie zdążyły dojść do takiej siły produkcyjnej. Pierwszy raz Wojewódzki Związek Pszczelarski zorganizował badanie tych miodów na zawartość metali ciężkich i tak dalej. Ja jako prezes koła pszczelarzy, bo co późno się dowiedziałem, dałem swój miód. Był przebadany nie tylko w Polsce,
ale i do Danii wywieźli. Normy zawartości tych szkodliwych metali ciężkich nie zostały przekroczone, a one są potrzebne jako katalizatory w pewnym momencie. Następnie osobiście dwa razy dawałem badać na zawartość metali ciężkich, już osobiście, i na zawartość sacharozy. Ani metali ciężkich nie było, ani przekroczeń sacharozy. A teraz nie badają już na zawartość metali ciężkich, tylko na zawartość sacharozy. A ja wiem, że moje miody nie mają sacharozy, bo na wiosnę, jeżeli są ramki z zapasem, bo na zimę karmię pszczoły cukrem, jeżeli pozostanie jakiś zapas, to te ramki z zapasem zimowym, to ja do pracowni albo odwiruję, a jeśli są pełne, to przechowuję do okresu jesiennego. Mój miód, jeśli chodzi o sacharozę, poniżej 5%, a dopuszczalny jest gdzieś 10%. Na przykład akacjowy jest miodem bardzo łagodnym, jest najsłodszym miodem, jest słodszy od cukru. To jest miód łagodny na dolegliwości żołądkowe i tak dalej. Poza tym lipowy na przeziębienia, na serce. Przede wszystkim miody, które zawierają dużo glukozy, są zdrowe na serce, bo wzmacniają mięsień sercowy. Był taki trend, że nikt nie chciał kupować miodu rzepakowego. Nawet co do tego, bo jakiś taki nieprzyjemny zapach, niektórym to pachniało kapustą i tak dalej, ale jak ogłoszono, że miód rzepakowy posiadający dużo glukozy jest zdrowy na serce, ludzie zaczęli kupować, bo najwięcej glukozy ma miód rzepakowy. I zawartość glukozy w miodzie powoduje, że miód szybciej krystalizuje. Natomiast miód akacjowy nawet przez cały rok może być płynny, w stanie płynnym. I miody inne mają mniejszą słodkość od sacharozy, natomiast słodszy od sacharozy jest miód akacjowy. Podmiejskie pasieki mają rację bytu. Jest dużo uprzedzeń co do tych pasiek, że ludzie się boją pszczół. Myśmy bardzo współpracowali z Wydziałem Ekologii. Akurat nie tam byłem. Przyszła pewna starsza pani skarżyć się, bo jej sąsiad stawia ul kilkadziesiąt metrów przed jej oknami. Tak się ludzie bali. Ludzie boją się rojów. Roje są najmniej agresywne, bo tak jak idziemy do ula, pszczoły bronią swojego ula. Instynkt obronny to jest żądlić. Pszczoły przy ulu mogą, jedne mniej, drugie bardziej. Teraz hoduje się pszczoły łagodne, ale rojowe. I jedyny instynkt obronny to jest zbijanie się w kłąb. Poza tym pszczoła rojowa nie potrafi żądlić, bo jej wole przepełnione jest 75% wagi pszczoły. To jest miód, ona zabiera zapas miodu i ta pszczoła nie jest zdolna wykręcić odwłoku, żeby urządzić. A boją się ludzie tego szumu, bo pszczoły one są przeładowane ciężarem, więc mocniej pracują ich skrzydła. Poza tym ten hałas, jak pszczoły przelatują, to jest im potrzebne do wzajemnego wabienia się. Bo rójka to jest naturalny sposób rozmnażania się pszczół. Są inne sposoby, bo rójka to jest uciążliwa dla pszczelarza. Siądą gdzieś wysoko na drzewie, ściągać, zbierać. A tak zapobiega się rojeniu. Przede wszystkim hoduje się pszczoły jak najmniej rojliwe. Poza tym zapobiega się, dzieli się, ubiera się troszeczkę pszczół, żeby nie było ciasnoty w ulu. Pszczoły i w ogóle te wszystkie owady błonkoskrzydłe są bardzo wrażliwe na zatrucie chemii. Wystarczy gdzieś jakaś kropelka, niewielka zawartość przy ulu, to już wytruwa pszczoły. Poza tym stosuje się neonikotynoidy do ochrony roślin. I te związki chemiczne, one nie zatruwają pszczoły bezpośrednio, ale działają na system nerwowy pszczoły,
i pszczoła wylatująca z ulu nie potrafi trafić do ulu. Wyleci, nie wróci do ula. A pszczoła ma bardzo dobre zapamiętanie miejsca, skąd wyleciała. W ten sposób pszczelarze dbają o pszczoły, żeby nie było zatrucia czy coś takiego, hodują pszczoły łatwo rozmnożyć. Na przykład jak się straci matka, jeszcze w ciągu sezonu można tą matkę wyhodować. Ale są jeszcze inne gatunki pszczół samotnic. Weźmy czmiele. Proszę panią, jedna matka na całe lato. To są owady też żyjące społecznie, ale czmiele są bardzo potrzebne w naszej przyrodzie, bo są gatunki roślin, jak na przykład koniczyna czerwona, że zapytać. Jest szereg pszczół samotnych, dzikich żyjących. Choćby murarka, miesierka, lucernówka, te pszczoły wyginęły przez wypalanie. Jak wygląda biologia na przykład czmieli, os społecznych? W ten sposób, że samica przez zimę przechowuje się gdzieś w darni, gdzieś w jakimś ustronnym, ciepłym miejscu. Na wiosnę wylatuje ten czmiel, przygotowuje małe gniazdo z zapasem nektaru, z zapasem pyłku i to gniazdo ogrzewa. Ta jedna samica potrafi to gniazdo w warunkach temperatury otaczającej plus 5 stopni, ona to gniazdo potrafi ogrzać do temperatury 25 stopni. I pierwsze robotnice czmiela wykluwają się po 20 kilku dniach. I one już stanowią świtę i przez całe lato rozmnażają się. Gdzieś na przełomie lipca, sierpnia one wyhodowują kilkanaście samic, zapładniają się, chowają się gdzieś w darni, a gniazdo przy pierwszych mrozach ginie. Tak samo bywa z osami społecznymi. To są te małe osy i szerszenie. To też są bardzo pożyteczne. Tego niszczą szkodliwe owady i szerszenie jako osy należą do najłagodniejszych os. Także one nie atakują z byle powodu. Osy te małe mogą atakować tylko w przypadku, jeśli niszczy im się gniazdo. Ale tak osy w naszych warunkach zostały wyniszczone, że ja tego roku osy małej nie widziałem, natomiast widziałem szerszeni, polują na pszczoły. Podstawowej numer 38 w Zabrzu, w pracowni, która będzie miała nazwę Otwarte Okno. Powstanie tutaj ekopracownia na zasadzie ścieżki dydaktycznej, pośród której uczniowie będą realizowali różne zadania związane z ekologią. Na końcu tej ścieżki będzie otwarte okno, które będzie symbolem otwartości zarówno dla mieszkańców tutaj lokalnych, naszych uczniów, którzy są niepełnosprawni, oraz otwarci na nowe problemy. Mieszkamy na Górnym Śląsku i borykamy się często z problemami ekologicznymi, chociażby zanieczyszczenia powietrza, więc ścieżka ta będzie miała na celu uzmysłowić uczniom, jak trudna jest droga, którą uczniowie muszą przebyć, aby móc dojść do otwartego okna. Otwarte okno będzie tutaj głównym punktem naszej sali i będzie uzmysławiało uczniom, jak trudno dojść do świata, który będzie czysty, zdrowy, ekologiczny. Jesteśmy na etapie przygotowywania materiałów, zamawiania u producentów mebli, sprzętu, sufitu i koniec planowany jest na 30 listopada. Szkoła podstawowa nr 38 specjalna w Zabrzu jest jedną z 5 zabrzeńskich placówek, które otrzymały od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodę pieniężną w kolejnej edycji konkursu na zieloną pracownię.
Sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne. Dla naszych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania, niedosłuchem, korzystanie z pomocy dydaktycznej jest bardzo ważne. Mają oni zaburzone myślenie abstrakcyjne, więc dotykanie pewnych rzeczy, możliwość posługiwania się różnymi przyrządami w poznawaniu przyrody, otoczenia, pomaga im zrozumieć pewne zjawiska. Także jest to dla nich bardzo ważne, a tych pomocy zamówiliśmy dosyć sporo, więc będą bardzo przydatne. Mamy takie związane właśnie głównie z ekologią, pomoce sensoryczne, też dla naszych dzieci bardzo ważne, a te z ekologią, no to będzie na przykład zestaw taki aktywny do segregacji odpadów, gdzie dzieci będą uczyły się tego, co ważne jest na co dzień, ta właśnie segregacja, która ostatnio jest tak no i modna i bardzo potrzebna, więc od najmłodszych lat będą na przykład wdrażane do tego, że trzeba to robić i jak to robić. Będzie też tablica multimedialna oczywiście, także dzieci będą mogły korzystać z różnych programów internetowych, z internetu. Też jest to bardzo pomocne w ich przypadku, żeby pewne rzeczy, to są dzieci, które często nie wyjeżdżają, nie widzą żadnych krajobrazów, nie wyjeżdżają w góry, nie wyjeżdżają nad morze i po prostu nawet pokazanie im czegokolwiek dzięki właśnie korzystaniu z internetu czy tej tablicy multimedialnej, programów jakichś komputerowych też jest dla nich takim dodatkowym źródłem poznania tej rzeczywistości otaczającej. Prace remontowe trwają także w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Odpowiedzieliśmy na sygnał ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby przystąpić do konkursu najpierw na projekt zielonej pracowni, a potem na już właściwą dokumentację związaną z zieloną pracownią. Otrzymaliśmy nagrodę za projekt i to nas zachęciło do tego, żeby zrobić krok dalej, wymyślić programy, scenariusze lekcji, włączyli się w to nauczyciele geografii, biologii, chemii, fizyki. Także widzieliśmy przydatność tego naszego pomysłu w realizacji podstawy programowej zarówno w liceum, jak i w klasach gimnazjalnych. Nasz pomysł opiera się bardzo ściśle o ekologię, nawet ma ekologię w tytule, ponieważ to jest e-cool, czyli ekoeksperyment w jedynce. Polega on między innymi na tym, że chcemy urządzić piękną zieloną ścianę w naszej pracowni, która będzie obsadzona roślinami, o których naukowcy mówią, że znakomicie filtrują powietrze. Jedno z doświadczeń jest takie, że będą badać jakość powietrza w tej sali i porównywać ze wskazaniami, które oficjalnie są głoszone każdego dnia, publikowane, jeżeli chodzi o jakość powietrza w lokalnym środowisku. Spodziewamy się, że ta zielona ściana, która z czasem się rozrośnie na praktycznie całą ścianę klasy, spowoduje, że uczenie się, prowadzenie spotkań, warsztatów, konferencji, rad rodziców w tej sali stanie się prawdziwą przyjemnością. Jest to jedna z największych sal w naszej szkole, liczy prawie 90 metrów kwadratowych, więc jest znakomite pole do popisu. Pomogli uporządkować całą pracownię, zdecydowali wspólnie z nauczycielami, które pomoce naukowe zachowujemy, które się już nie nadają, ponieważ już nikogo do żadnej nauki nie zachęcą. I teraz trwają bardzo intensywne prace remontowe, natomiast liczymy na to, że one się skończą w październiku, ponieważ tam jest bardzo dużo pracy w tej sali i potem będziemy tę salę urządzać. Już właśnie przed chwilą dyskutowałyśmy z nauczycielkami, jak zorganizujemy sprawę obsadzania zielonej ściany, jakich uczniów w to zaangażujemy. Musimy same się najpierw tego wszystkiego nauczyć, potem żeby udzielić instruktażu uczniom. Planujemy, że ta zielona pracownia, ona pomoże nam pozyskać uczniów do klasy ekologicznej, którą planujemy otworzyć w przyszłym roku szkolnym, ponieważ to będzie bardzo atrakcyjne miejsce, myślę, do którego każdy uczeń naszej szkoły i nauczyciel będzie zaglądać. Zresztą tak planowaliśmy. Część rad pedagogicznych będziemy tam prowadzić. Fundusz najpierw wyasygnował nagrodę w wysokości 6,5 tysiąca złotych, natomiast nagrodą za sam projekt to jest 30 tysięcy złotych. Oprócz tego
gmina nasza też partycypować będzie w kosztach. Też możemy liczyć na dofinansowanie. Oprócz tego przygotowywaliśmy się w szkole do urządzenia tej pracowni, oszczędzaliśmy i żeby na taki pożyteczny cel wydać pieniądze. To jest bardzo znacząca kwota. Oczywiście są pewne wytyczne, na co można je przeznaczyć, na pomoce naukowe, na sprzęt, na multimedia i tak to w kosztorysie zaplanowaliśmy. Z zielonych pracowni uczniowie będą mogli korzystać w nowym roku szkolnym.